Cześć, witam serdecznie w kolejnym nagraniu. Dzisiaj pomówię trochę o tym, jak zaprzedajemy siebie. To jest temat rzeka. Na ten temat napisano mnóstwo książek. Z powodu tego tematu ludzie wydają masę pieniędzy, żeby się z tego wreszcie uwolnić. I ja też się zaprzedawałam. Ciągle, wielokrotnie. Dlatego, że kiedy ma się bardzo niskie poczucie wartości, to właśnie to się robi. Zaprzedaje się siebie w różnych sytuacjach. W małych, większych. I żeby z tego wyjść, to nie wystarczy tylko przestać się zaprzedawać. Trzeba odbudować właśnie to połączenie z samym sobą. Trzeba odbudować to poczucie wartości. I jednocześnie zmieniać działanie. Bardzo często jest tak, że kiedy już coś uwalniamy, uwalniamy jakieś schematy ze swojego życia, uwalniamy pewne emocje, które z nami powodowały, które w nas siedziały, były stłamszone, to też w pewnym momencie będziemy musieli zacząć działać inaczej. I wtedy dopiero widzimy, na ile się zmieniliśmy. Poprzez działanie. Bo siedzieć, medytować, uwalniać, jeździć na kursy, czytać książki, to sobie możemy. Ale dopóki to, czego się nauczyliśmy, dowiedzieliśmy, nie przejdzie w nasze działanie, dopóki nie zaczniemy się inaczej zachowywać, to będziemy mieć dalej takie same rezultaty. Więc nie wystarczy poczytać książki na przykład o szantażu emocjonalnym i pozwalać dalej, żeby ludzie nas szantażowali. Nie będzie żadnej zmiany. Będziemy jeszcze bardziej sfrustrowani, bo już wiemy, że nas, że nami manipulują i szantażują, a my nic z tym nie robimy. I to jest jeden z takich trudniejszych momentów, mi się wydaje, w życiu osób, które zaczynają nad sobą pracować, czy wchodzą na tą ścieżkę samopoznania, że muszą pewne rzeczy zacząć robić inaczej i za tym pójdzie niezrozumienie otoczenia. Okay? Za tym pójdzie odrzucenie przez przyjaciół, przez rodzinę. Mogą powiedzieć, co się z tobą dzieje, w ogóle gdzie twoje współczucie, zawsze byłaś moją przyjaciółką, ty niewdzięczna córko i tak dalej. Takie się teksty pojawią, dlatego że ileś lat tkwiliśmy w tym schemacie i teraz z niego wychodzimy poprzez działanie. I powiem wam tak, życie będzie nas testowało, na ile myśmy tą lekcję ucieleśnili. Ostatni mój rok to w ogóle był rok stawiania granic, mówienia nie, wybierania siebie we wszystkich możliwych relacjach z mamą, z tatą, z mężem, z dziećmi, z przyjaciółmi, z klientami. Oj, bardzo z klientami też. Musiałam się nauczyć szanować swój czas, musiałam się nauczyć szanować swoją wiedzę, swoje ciało, swoją energię. Bo że my bardzo często tą energię rozdajemy po prostu za darmo. I co? I przyjechałam sobie do wioski ekologicznej, myśląc, zakładając, że tutaj będą sami ludzie, którzy właśnie są świadomi, pracują nad sobą, w sensie biorą odpowiedzialność za swoje emocje, biorą odpowiedzialność za swoje projekcje, biorą odpowiedzialność za swoje reakcje. No okazuje się, że nie wszyscy. I mnie to uczy, żebym ja mimo wszystko pozostała w swoim środku, żebym ja mimo wszystko pozostała w zgodzie z sobą, a nie zrobiłam tego na początku. I nawiązała się taka bardzo trudna sytuacja, która oczywiście jest szansą na uzdrowienie, bo ja to tak widzę, pomiędzy mną a jedną osobą tutaj, a właściwie pomiędzy naszą rodziną a ich rodziną, bo to nie mogę powiedzieć, że to tylko chodzi o mnie, chodziło też o syna tej osoby i o relacje, jakie Ignaś miał z tym chłopcem. O czym mówiłam już w którymś filmiku poprzednim, że Ignaś właśnie czuł się, że nie może postawić granic, że nie może powiedzieć nie. Kiedy mówił nie, to ten chłopiec biegł zaraz po swoją mamę i ta mama przychodziła nie do mnie, tylko przychodziła do Ignasia z pretensjami do niego. I ja na początku wyszłam z automatu, że widocznie Ignaś coś musiał zrobić nie tak i temu chłopcowi zrobił jakąś przykrość, temu chłopcu zrobił jakąś przykrość, więc ja teraz muszę dać reprymendy Ignasiowi i no jak, to musisz się bawić, jesteśmy tutaj w wiosce, jesteśmy we wspólnocie i tak dalej. I nie zauważyłam, że ten chłopiec po prostu manipulował Ignasiem. Nie zauważyłam, jakich rzeczy używał, jakich słów używał, jakiego zachowania używał, żeby go zmanipulować. I właściwie to dopiero Grzegorz otworzył mi oczy i powiedział, słuchaj, ty weź poobserwuj tego chłopca, bo ty tak mówisz, że a, Ignaś go odepchnął, czy Ignaś mu powiedział, nie będę się z tobą bawił, a zobacz dlaczego. Zobacz, jak on go traktuje. I zaczęłam się przyglądać. I zobaczyłam, że się dzieją niefajne rzeczy
że kiedy Ignaś na przykład potrzebuje pobyć sam ze sobą, to ten chłopiec się denerwuje na niego i albo go obraża, albo go właśnie, albo robi sobie biedactwo, żeby Ignaś się nim bawił. I kiedy znowu jego mama przyszła i Ignaśowi dawała reprymendę i była wzburzona, i potem przyszła do mnie i była wzburzona, ja po raz pierwszy stanęłam za Ignasiem. I słuchajcie, dla mnie to był moment aha. Myślałam, Boże kochany, moje dziecko było atakowane przez tego chłopca i przez tą kobietę, a ja siedziałam cicho. Bo ja założyłam, że oni te wszyscy są świadomi, oni wiedzą, co robią i biorą za siebie odpowiedzialność. I kiedy powiedziałam jej spokojnym, ale stanowczym tonem, wiesz, ja nie do końca się zgadzam z tym, co ty mówisz. Obserwowałam naszych chłopców dzisiaj i ja uważam tak i tak. No i oczywiście to ją strasznie zdenerwowało. Och! I będziecie na to trafiać. Bo jak zaczniecie ludziom mówić waszą prawdę i co wy myślicie na jakiś temat i jak wy widzicie dany temat i przestaniecie lizać czyjąś pupę, a ja lizałam jej pupę i się muszę do tego przyznać, bo może weźmie Ignasia na plażę, bo może nas podrzuci autem tu, bo Ignaś będzie miał nowego kolegę. A prawda była taka, że od początku Ignaś się z tym kolegą nie za bardzo dogadywał. Prawda była taka, że ja od początku nie za bardzo nadawałam na tych samych falach z tą osobą. Tylko co zrobiłam? To, co my bardzo często robimy. Ponieważ, i to naprawdę trzeba ze sobą usiąść i uczciwie w to zajrzeć. I to mi uświadomiła inna kobieta z tej wioski, niesamowicie silna kobieta, której na początku się bałam, ale jest po prostu, och, kobieta, która ucieleśnia swoją siłę, dużo się od niej uczy. I ona powiedziała, wiesz Magda, ja miałam parę osób w życiu, których trzymałam w moim otoczeniu na wypadek, gdyby mi się kiedyś mieli przydać. Na wypadek, że gdyby coś mogłabym od nich dostać, bo na przykład mieli jakieś kontakty, bo na przykład mieli coś, co ja bym od nich chciała. Ja tak ich trzymałam w swoim otoczeniu, mimo że oni mnie źle traktowali, mimo że się z nimi źle czułam, to ja ich trzymałam w swoim otoczeniu, bo na wypadek, gdyby mi się to kiedyś przydało. I to jest to, kiedy my siebie sprzedajemy. To jest to, kiedy my sprzedajemy swoją duszę. To jest to, kiedy dla uzyskania jakichś korzyści my potrafimy od siebie się odciąć i potrafimy swojemu dziecku powiedzieć, idź się z nim bawić, bo będziemy mieć z tego jakąś korzyść. Oczywiście tego nie mówisz swojemu dziecku, ale tak myślisz, że musimy się teraz bawić z nimi, bo wiesz, jak się nie będziesz z nimi bawił, to oni pomyślą, że my ich nie lubimy, a jak my ich nie lubimy, to oni nie załatwią tego i tego dla nas. Słuchajcie, to jest bardzo niebezpieczne. Dlatego, że to prędzej czy później odwróci się przeciwko wam. Więc zauważcie, gdzie w swoim życiu macie takie znajomości, że to wam się przyda, że kiedyś ta osoba coś wam da. I zauważcie, że te osoby właśnie tym was manipulują. Tą obietnicą tego, że wam kiedyś coś dadzą. I możecie sobie czekać na spełnienie tej obietnicy, jak długo chcecie, ale oni tej obietnicy nie spełnią. Dlaczego? Dlatego, że właśnie ją, was ją łudzą. Ją łudzą, ok? Po to trzymają tą marchewkę na kiju, żebyście ciągle za nimi szli. Jak wam dadzą to, co wy chcecie, to wy sobie pójdziecie, ok? I to samo robił ten chłopiec z Ignasiem i to samo robiła jego mama ze mną. Ja się znowu dałam nabrać. A dałam się nabrać, dlaczego? Dlatego, że otworzyłam się na to, że w tej wiosce są osoby, które tak jak ja, czy moi przyjaciele, biorą odpowiedzialność za siebie. A nie do końca ta osoba bierze odpowiedzialność za siebie. Więc całe nerwy i złość, którą ma na przykład nie wiem, na swojego męża, czy na swojego syna, wyrzuciła na mnie. I teraz my musimy być w tym momencie, jeśli mamy dobre poczucie wartości, jeśli mamy odbudowany kontakt z samym sobą, to my nie odbierzemy tego personalnie, tylko zobaczymy, że ta osoba po prostu na nas projektuje, czyli wyrzuca to, co ma w sobie stłamszone. Bo co to jest projekcja? Projekcja polega na tym, że coś się dzieje w twoim życiu, to wywołuje w tobie emocje, ale na przykład nie możesz tej osobie zwrócić uwagi, bo jesteś od niej zależna, albo bo to jest twój mąż i nie wiem, nie chcesz się z nim kłócić, bo jesteś na przykład zależna finansowo od niego, co się bardzo często zdarza i wiele kobiet ma z tym problem. Więc ja będę siedziała cicho, więc co? Odreagowujemy na kimś innym. Okay? Nie bierzemy odpowiedzialności za tą złość, którą czujemy w sobie, czy smutek i odreagowujemy na kogoś innego. To się bardzo często dzieje. Dlatego jest bardzo ważne wziąć odpowiedzialność za siebie. I teraz
Te sytuacje będą się w naszym życiu zdarzały, one będą wracały. I teraz nie chodzi o to, żeby te sytuacje unikać, tak? Bo ja bym mogła usiąść i powiedzieć, nie no kurde, ja przyjechałam do wioski ekologicznej, gdzie mieli być świadomi ludzie, ja stąd wyjeżdżam, ja tego nie chcę. Nie! Dlaczego? Dlatego, że ja widocznie mam to w sobie, że przyciągam takich ludzi, tak? Ja pozwoliłam na to, żeby ona wlazła na moją przestrzeń, bo ja coś chciałam od niej i nie powiedziałam tego otwarcie. Zamiast powiedzieć, wiesz co, słuchaj, tak naprawdę to ja nie mam ochoty się dzisiaj z tobą spotkać, więc dzisiaj zrobię sobie to i to. Nie, ja po prostu siedziałam cicho, okej, dobra, ona przyszła do domu, posiedźmy, pogadajmy, zrobię jeszcze kawkę i ciastko, nie wiadomo co jeszcze, a ona niech mi się wyżyguje na cały świat, okej. Nie, nie okej. Bo co, bo mnie kiedyś weźmie na plażę, na którą mnie nigdy nie widziała, tylko mi o tym opowiada? Słuchajcie, tak my funkcjonujemy. Ciągle. Ciągle wierzymy w to, że ktoś nam coś da. I teraz musimy być naprawdę ze sobą uczciwi i musimy być czujni. Mindful, tak? Jest takie słowo w angielskim mindful, czyli nie tyle, że musimy być tacy, że ktoś mnie chce zaatakować, coś zrobić. Nie. Po prostu wsłuchujmy się w swoje ciało. Wsłuchujmy się w to, co to nasze ciało nam mówi. I moje ciało od początku mówiło, coś tu jest nie halo. Poza tym, nieraz słyszałam, jak ta osoba obgadywała inne osoby. Więc co mi to już pokazywało? No co mi to pokazywało? Że nie jest uczciwa, że nie jest szczera, że jak skończy ze mną, to pójdzie mnie obgada. Okej? Okay? Czy ja chcę z takimi ludźmi przebywać? Czy ja chcę z taką osobą jechać na plażę? Hello! Okej? Więc zobaczcie, jakie to jest... jak my się czasami po prostu dajemy wkręcić. I teraz oczywiście to będzie trudne po czymś takim, jak pozwalałaś komuś na siebie włazić, postawić granice, ale jeśli tego nie zrobisz, to po pierwsze ta osoba dalej będzie tobą rządzić, dalej będzie, nie będzie szanować ciebie, bo słuchajcie, jak pozwalacie ludziom na siebie włazić i ciągle im wybaczacie i dajecie im setną i pięćsetną i tysięczną szansę, to wiecie czego oni się uczą? Oni się uczą, że mogą po was deptać, ile wlezie. Nie szanują ani waszego czasu, ani waszych pieniędzy, ani waszej energii. Więc trzeba zacząć stawiać granice. I ja nie mówię, że to jest proste, ale to jest coś, co musimy zrobić. I też my musimy zauważyć, gdzie my przekraczamy granice innych osób, okej? Gdzie my łudzimy inne osoby czymś, obietnicą czegoś tam, że coś kiedyś może dla nich zrobimy. To są takie obietnice niepowiedziane. I to są potem takie pretensje, które są niewypowiedziane, my tego nie mówimy głośno, ale to jest gdzieś w powietrzu, okej? Więc trzeba nazwać, ja tylko tutaj sobie przesunę, bo ktoś mi tutaj stuka. Więc to są takie rzeczy niewypowiedziane, ale one są i my je wyczuwamy. I teraz to się będzie pojawiało w naszym życiu po to, żeby przy każdym teście, jak gdyby życie cię sprawdza, okej, to co zrobisz dzisiaj? Zrobisz według starego schematu? Czy wybierzesz siebie? Więc nie zrażajcie się tym, że na przykład raz wam się uda te granice z kimś postawić, a za chwilę wam wychodzi coś nowego i mówicie, nie no kurde, no to ja myślałam, że ja już ten schemat uwolniłam, a tutaj znowu przychodzi ktoś i znowu mi tutaj wchodzi na moje granice. To znaczy, że masz tego ucieleśnić jeszcze więcej. To znaczy, że ta osoba cię czegoś uczy. I teraz, o ile mi było bardzo trudno na przykład postawić granice z moją mamą, bardzo to było dla mnie trudne i bardzo bolesne i myślałam, że to jest dla mnie najtrudniejsze w życiu, to się okazało, że przyszedł kolejny test postawić granicę obcemu dziecku. Jak ja mam to zrobić, żeby postawić mu granicę, a jednocześnie go nie obrazić, nie spowodować, że jego mama na mnie wyskoczy i jeszcze... kiedy ja widzę, że on po prostu ma minę zbitego pieska. Okej? Okay? Ale to jest właśnie to, co ludzie będą wykorzystywać. Litość. Kochani, jest bardzo ważna różnica pomiędzy współczuciem a litością. Jest to szalenie istotne. Zwłaszcza dla osób, jeśli pracujecie z innymi ludźmi, jesteście jakimś, nie wiem, uzdrowicielem, czy coachem, czy kimś tam. W momencie, kiedy czujesz litość do osoby, to ona się do ciebie przyczepia energetycznie. Ona z ciebie zsie energię i ty się czujesz odpowiedzialna za rezultat w jej życiu. Ty się czujesz odpowiedzialna za to, żeby jej się w życiu coś udało, żeby coś się naprawiło i tak dalej. Nie. To nie jest droga tędy, dlatego że każdy musi sam sobie pomóc. Ty możesz być jego przewodnikiem, ty możesz się podzielić tym, co umiesz, ty możesz się podzielić tym, co w twoim życiu zadziałało, ale jeśli czujesz litość do mamy, do siostry, nie wiem, do męża, do dziecka, do przyjaciółki, to jesteś w ciemnej dupie. Sorry za wyrażenie, ale tak jest. Ty możesz czuć współczucie, ty możesz mieć empatię dla tej osoby, ty możesz widzieć, przez co ona przechodzi.
Ale w momencie, kiedy czujesz litość, to jest koniec, dlatego że ona się dla Tobie wiesza energetycznie i Ty dla takiej osoby zrobisz wszystko. Dlatego obserwujcie to, zauważajcie, czy po prostu widzisz tą osobę, przez co ona przechodzi, ale jednocześnie zobacz ją, że przez to ona przechodzi, żeby jej się coś w życiu zmieniło, ok? Czyli na przykład tak jak ta pani tutaj, z którą ja mam tą sytuację, oni jak tutaj przyjechali i byliśmy na pięknej ceremonii, dlatego że zaczynają tutaj budować dom i była piękna ceremonia z tym związana i prosili ziemię o przyjęcie ich tutaj i było piękne błogosławieństwo i tak dalej. I ta osoba wysłała intencję, że chcemy żyć w harmonii, chcemy żyć w harmonii tutaj z wszystkimi w wiosce, chcemy żyć w harmonii z naturą, chcemy żyć w harmonii z tą ziemią. Ale sama w sobie, jak nawet sama nieraz powiedziała, nie ma w sobie tej harmonii. Więc co się dzieje? Więc teraz zostaje jej pokazane, gdzie ona tej harmonii w sobie nie ma. Po to, żeby to mogła uwolnić. Dlatego przechodzi przez trudny czas. Dlatego ludzie zaczynają jej stawiać granice. Dlatego ludzie zaczynają narzekać na jej syna. To się dzieje, żeby ona wreszcie zauważyła, co się dzieje z nią i z jej rodziną. Okay? Czy ona to zobaczy, to już będzie jej wybór. Ja w tym momencie muszę ochronić swoją rodzinę i postawić swoje granice. Dlatego ja mogę widzieć, przez co ona przechodzi i mogę mieć na niej współczucie, bo ja przechodziłam przez podobny okres, przez podobny proces, ale w momencie, kiedy ja czuję dla niej litość i chcę ją ratować, to jest niebezpieczne. Dlatego, że w tym momencie ona się na mnie powiesi i będzie ze mnie ssać energię i będzie się w moim domu wyżygiwać na wszystko, co jej się w życiu nie powodzi, nie udaje i tak dalej. Także zauważajcie to, ok? Pierwsze to, że właśnie jak się Wam takie sytuacje w życiu dzieją, które się powtarzają, to nie dlatego, że dalej nie uwolnicie tego schematu, tylko właśnie macie zareagować inaczej, właściwie nawet nie zareagować, bo reakcja to jest właśnie to z automatu. Wy macie teraz wziąć odpowiedzialność za to, co czujecie w tej sytuacji i teraz ok, kiedy ja wziąłam odpowiedzialność za moje emocje, kiedy ja wziąłam odpowiedzialność za ten schemat, jak ja mogę zadziałać inaczej, żeby to było w zgodzie ze mną. Żebym ja wybrała siebie, żebym nie miała tego poczucia, że się zaprzedałam, że zrobiłam coś wbrew sobie, ok? I trzeba być po prostu konsekwentnym. I ta baza, czyli to wsłuchanie się w siebie, to się nie robi raz, ok? I to się nie robi tylko na jednym kursie i tego się nie robi na jednej sesji. To jest proces. My to robimy całe życie. Całe życie budujemy tą bazę, budujemy tą więź ze sobą i te lekcje przychodzą coraz bardziej subtelne. Coraz takie drobniejsze niuansiki, także nie zrażajcie się tym, tylko jak przychodzi taki niuansik i przychodzi jeszcze bardziej subtelnie, to poklepcie siebie po plecach, bo to znaczy, że przeszliście do kolejnej klasy. Czyli tamten, skoro Wam się wydaje, że tamten był łatwiejszy, to znaczy, że tamto już, że tak powiem, przerobiliście i przychodzi kolejna lekcja. I dlatego siedzę między innymi na tle bambusa, bo bambus jest dla mnie symbolem budowania bazy, budowania korzeni, budowania stabilnego systemu, żeby potem mogło wyrosnąć coś w górę, co jest bardzo silne, proste, czego nie można tak po prostu sobie złamać. Dlatego, że bambus, jak jest posadzony, przez 5 lat nic nie wyrasta. Po prostu na powierzchni nic nie widać. Możesz przychodzić co rok, nic tutaj nie ma. Dlatego, że bambus przez pierwsze 5 lat buduje system korzeni, buduje bardzo silne, solidne korzenie. Okay? I potem na 5. rok, w ciągu paru tygodni, wyskakuje z ziemi bardzo wysoka roślina, która wydaje się, jak popatrzycie, że to jest trawa. Ja w ogóle myślałam, że bambus to jest taki, że on się zgina. I jak podeszłam, to się zdziwiłam, bo to jest naprawdę solidne. No, to jest solidne, jest twarde i jest takie proste, że po prostu nie ugnie się tak, na przykład, nie wiem, jak bananowiec, który się po prostu może tak przechylić. Bambus nie. I bambus jest piękny, można z niego piękne rzeczy robić, ale najpierw właśnie buduje tą bazę, żeby wyrosnąć, żeby być takim solidnym materiałem. Okay? Także to by było chyba na tyle. Nie wiem, czy coś jeszcze tutaj przeze mnie przechodzi, żeby się tym podzielić. Także wsłuchujcie się w siebie. Jak czujecie, że jest takie uczucie, takie... nie wiem, to dla mnie nie wiem to jest nie.
Okay? Jeśli to nie jest pewne, stuprocentowe tak, to dla mnie to jest nie. Jeśli na przykład ktoś mnie teraz pyta, jedziesz z nami tu i tu, jeśli ja mam takie, nie wiem, to mówisz co, na tą chwilę nie. Zapytaj mnie jutro, albo może to się zmieni. Natomiast kiedy ktoś mnie o coś pyta, ja czuję takie, tak, tak, to wtedy się na to zgadzam. I to jest naprawdę ważne, dlatego że słuchajcie, ludzie będą nami manipulować, manipulują, wykorzystują nasze dobre serce, nasze dobre chęci. I kiedy zaczynamy to w naszym życiu oczyszczać, to przyjdą jeszcze bardziej subtelne lekcje. I wtedy jest bardzo ważne, żeby oddzielić to, co oni robią nam, od tego, co my czujemy, bo to jest ich bajka, a tu jest nasza bajka. I musimy naprawdę wejść w kontakt ze swoimi emocjami, musimy wejść w kontakt ze swoimi schematami, oczywiście, pobić z tym, pewne rzeczy sobie uświadomić, ale na podstawie uświadomienia i uwolnienia trzeba podjąć inne działanie, okay? Zachować się inaczej. I wielu z Was, owszem, to dla Was to może być trudne, zwłaszcza jeśli całe życie lizaliście tyłki innym ludziom. Więc zacznijcie od małych kroczków. Zacznijcie od małych kroczków. Jeśli dzisiaj zaczniecie od maluteńkich kroczków, to wyobraźcie sobie, gdzie będziecie za 5 lat. Wy nie oczekujcie, że dzisiaj będziecie osobą, która świetnie postawi granice, albo że jest super asertywna. Jeśli na przykład przez, nie wiem, 30 czy 50 lat się człowiek uginał, jak ten bambus, jak ten bananowiec. Okay? Więc trzeba zbudować w sobie małymi kroczkami każdego dnia swoją przestrzeń, swoje granice. Okay? Także to jest ważne. Kiedyś słuchałam takiego fajnego porównania, że na przykład ci, którzy grają w golfa, jeśli ustawia piłeczkę i ustawia się kij, którym się tą piłeczkę uderza, to czasami wystarczy, że ten kij się ustawi tylko pół stopnia inaczej i ta piłeczka już poleci w zupełnie w inny sposób, większym lobem albo mniejszym lobem. I tak samo w naszym życiu my myślimy, że musimy dokonać wielkich, namacalnych zmian. Nie, wystarczy, że zaczniesz od maleńkich kroczków. Zacznij może od osób, którym będzie Ci łatwiej powiedzieć nie. I zacznij im mówić nie i zauważ, co się dzieje. I też, co jest ważne, będziesz widziała po tym, jak mówisz nie, kto jest Twoim prawdziwym przyjacielem. Tak jak Ignaś na przykład tutaj się przekonał, kto jest jego prawdziwym kolegą. Jest taki kolega, który się za nim wstawił, który przy rodzicach tego drugiego kolegi potrafił go obronić, potrafił powiedzieć głośno, jak było, i Ignaś zobaczył, aha, on potrafi za mną stanąć, ja mogę na nim polegać, natomiast ten kolega obraża mnie, kiedy nie chce się z nim bawić. I wczoraj na przykład bawił się Ignaś właśnie z tym kolegą, tym, z którym tam ma trochę tych problemów, i przyszedł ten trzeci kolega i ten pierwszy go spławił i Ignaś mówi, kurczę, no ja się poczułem smutny w środku, bo jak to tak? Pozwoliłem temu koledze, który się za mną wstawił, odejść, bo się bałem tamtego, że on znowu zawoła swoją mamę. Więc dla Was to też, dla tych, którzy macie na przykład dzieci, przyjrzyjcie się, jak dzieci między sobą manipulują, ok? Przyjrzyjcie się, jak straszą Wasze dziecko albo obrażają Wasze dziecko, żeby się z nimi bawiło, a zauważcie, że ci koledzy, którzy nie mają problemu z tym, że Wasz syn czy córka nie chcą się z nimi bawić, to mówią, ok, dzisiaj nie masz ochoty, nie ma sprawy, to kiedy mogę przyjść? To jest dziecko, które nie będzie mi manipulowało. To jest dziecko, które fajnie, chcesz się ze mną bawić, to fajnie, i nie chcesz, to znaczy, że w tym momencie nie masz ochoty. Czyli dają mu przestrzeń, ok? I to Ignaś właśnie wczoraj zobaczył, że ten drugi chłopiec daje mu przestrzeń. On go nie chce posiąść, on go do niczego nie zmusza. Mówi, zrób Ignaś, jak chcesz. Więc zauważajcie też w działaniach i przyglądajcie się swoim przyjaciołom, przyglądajcie się, co robią, jak odnoszą się do innych osób, czy obgadują inne osoby, czy na przykład mówią coś takiego, że kurde, ja jej nie lubię, ale wiesz, no ona mi załatwia to i tamto. To już jest sygnał, słuchajcie, że to nie jest prawdziwa przyjaźń, to jest zależność, okej? Okay? Także przyglądajcie się temu, przysłuchujcie się temu, bo to też Wam da wskazówki, tak? Z kim macie do czynienia w swoim życiu. I czasami jest tak, że trzeba przejść porządny detoks i przez jakiś czas się tych przyjaciół nie będzie miało w swoim życiu, albo przez jakiś czas się nie będzie w kontakcie z kimś, z kim się było blisko, nie wiem, z siostrą, bratem, mamą, tatą, czy nawet mężem, czy żoną. No ale co, chcecie żyć w kłamstwie? Ja nie. Ja po prostu sobie powiedziałam, mam tego dość.
albo będę w relacjach, w których mogę być autentyczna i ludzie są ze mną szczerzy, autentyczni i mnie w nic nie wkręcają, albo do końca życia będę tkwiła w jakichś zależnych sytuacjach i nie będę się czuła dobrze. Także każdy musi wybrać dla siebie. Także słuchajcie, życzę Wam wytrwałości, siły i odwagi. Odwagi, odwagi, odwagi. A pamiętajcie, odwaga pochodzi z serca, ok? Courage po angielsku i tam jest jakiś ten cały rdzeń słowa, podchodzi od właśnie courage czy coś, nie znam się na lingwistyce, że właśnie chodzi o to, że serce jest odważne. Także słuchajcie się w serce, do przodu kochani. Nie dajmy się wkręcać, manipulować, nie zaprzedawajmy siebie, ok? Wybierajcie siebie. Pozdrawiam Was bardzo ciepło, do usłyszenia.